Dzień dobry, witam pięknie, Łukasz Plusak, a to jest rozmowa po drodze. Państwa i moim gościem wójt gminy Sarokomla, pan Piotr Haber. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam wszystkich serdecznie. Panie wójcie, koniec kadencji, czas podsumowań. Te mijające 5 lat w gminie Sarokomla płynęły głównie pod kątem remontów dróg. Bardzo proszę pana wójta o szybkie podsumowanie inwestycji drogowych, które się zadziały. Szanowni państwo, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, jakie miały miejsce w gminie Sarokomla, wykonaliśmy kilkanaście kilometrów nowych dróg i zostały zrobione, powiedzmy, nakładki asfaltowe. Wykonaliśmy takie inwestycje drogowe w miejscowości Pieńki, miejscowości Sarokomla. No właśnie, jakbyśmy się na samej Sarokomli zatrzymali, bo tutaj jest sporo ulic, zdaje się, z tego co pamiętam, co relacjonowaliśmy na uchów. Jeśli chodzi o samą Sarokomlę, to jest zrobiona ulica Kościelna, Lubelska, Rynek, Ogrodowa. W tej chwili jesteśmy już po przetargu na ulicy, ulica Gumienna. Jest w tej chwili robiona dokumentacja techniczna na ulicę Zagumienną, to około 2 km, prawie 2-kilometrowa ulica. Sporo. To jest sporo. Te następne inwestycje były, jeśli chodzi o miejscowości Wólka, Ruda, tak zwana Karolina, jak my nazywamy. Ta droga została wybudowana od podstaw i połączyła dwie gminy. Połączyliśmy się z gminą Kock, a dokładnie z miejscowością Talczyn. Teraz mamy takie okno, powiedzmy, do Ulana możemy, czy do gminy Borki dojechać. Skrótem, nie musimy jechać przez Kock. Mhm. A co jeszcze w terenie? Tutaj pamiętam, że była coś, mowa o Ernestynowie. Tutaj też sporo. Jeśli chodzi o sam Ernestynów, w tej chwili jesteśmy również po przetargu. Dofinansowana ta droga jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa została podpisana z wojewodą lubelskim w dniu 15 listopada 2023 roku. Następnie ogłosiliśmy przetarg i w tej chwili wygrała firma Pritz Łukowa. Na dniach rozpocznie się ta inwestycja. Dobrze, czyli jakby podsumować tę mijającą kadencję, to ile pieniążków w cudzysłowie wpompował pan w drogi? Jeśli chodzi o drogę, to jest... Jak to od strony finansowej wygląda, panie wójcie? Ta kwota, policzyć od początku kadencji, to jest kilkanaście milionów złotych. No te kilkanaście milionów, panie Piotrku, to rzeczywiście brzmi imponująco, ale myślę, że... Ja to zawsze tak mówię, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc rozumiem, że nie zamierza się pan zatrzymać. I jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o drogownictwo? Jeśli chodzi o drogownictwo, my w tej chwili pozyskaliśmy dodatkowe środki na drogi. To są bardzo duże środki, bo w tej chwili podpisana jest promesa na 7 milionów 850 tysięcy złotych. Z tych środków, jakie otrzymaliśmy, mamy zaplanowane na 2 lata 11 milionów złotych mamy wydać na drogi. I to drogi będą wykonane prawie że w każdej miejscowości. Nie ma miejscowości, że nie wykonamy jakiegoś tam odcinka drogi. Zaczniemy od Leonardowa. Dwa odcinki będziemy robić. Jeden, żeby połączyć z miejscowością Harlejów, tu gdzie otrzymaliśmy 2 miliony na rządowego... Właśnie do Harlejowa się zbliżamy. Zbliżamy. W ramach gmin popegeerowskich otrzymaliśmy 2 miliony złotych. Te drogi są już wybudowane, ponad 3 kilometry dróg. Gmina oczywiście dołożyła do tej inwestycji ponad 300 tysięcy, ale mamy ponad 3 kilometry dróg. Teraz chcemy połączyć z Leonardowem, żeby tak jakby była druga droga. Tu w tej chwili jedziemy drogą powiatową, a kilkaset metrów stąd mamy drugą, taką równoległą drogę, która łączy Harlejów z Ernestynowem. Tak jak mamy okno drugie na świat. W razie jakiejś awarii, nie daj Boże wypadku, mamy objazd. Co jeszcze w zakresie dróg? Jeśli chodzi, bardzo ważną inwestycją jest droga czarna Bielany, która połączy, dojdzie do Zakępia, to połączy dwie gminy, gminę Adamów i gminę Sarokomla. Wójt pan Karol Ponikowski obiecał, że również w związku z tym, że my projektujemy już tę drogę, do końca naszej gminy zostanie tam
ze 300 metrów na terenie gminy Adamów. Pan wójt Adamowa obiecał, że tą drogę również zrobi. Ja jechałem ostatnio tą drogą między Józefowem a Zakępiem i Adamowem. Rzeczywiście tam trzeba to połatać, bo to woła pomstę do nieba, także fajnie, że te plany. I to będzie... W tym roku rozpoczniemy tę inwestycję, ogłosimy przetarg. Tak jak już mówiłem, w Bielanach jeszcze poza tym mamy 3 drogi, które projektujemy i chcemy w tym roku rozpocząć tę inwestycję. To nie wszystkie inwestycje, bo z tych środków wystarczy nam również na modernizację drogi w Bronisławowie Dużym. Tam prawie będzie nowej nawierzchni 1,5 km. Chcemy również połączyć kolonię Chordzież z Chordzieżą do drogi wojewódzkiej 808. Planujemy również wykonanie drogi, złożyliśmy wniosek z funduszu, planujemy drogę z Fogru w Józefowie Dużym. Właśnie chcemy tę drogę zrobić do pomnika, bo mamy tam drogę żużlową, tłuczniową. Planujemy tylko, że ta szerokość tej drogi jest miejscami 2,90, chcemy wykupić od mieszkańców taki przynajmniej 3-4-metrowy pas. Bo tam taki dojazd, że to jest cywilizowany, dojazd jest bardzo słabo, jest wąsko, więc chcemy wykupić. Jest zgoda właściciela, nie będę dzisiaj mówił od kogo, bo nie mam takiego upoważnienia, obowiązuje RODO, ale dokupimy 3- albo 4-metrowy pas. I myślę, że już w przyszłym roku ta droga będzie wybudowana. A gdyby podsumować jeszcze też drogownictwo, ale te projekty, które udało się zrobić wspólnie z powiatem, bo tutaj też sporo w tej... Pan starosta Szóstek, który był moim gościem niedawno, tuż przed wyborami, bardzo mocno podkreślał świetną współpracę właśnie z samorządami i tutaj gmina Starokomlec jest świetnym przykładem. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o współpracę z powiatem łukowskim, ta współpraca układa się tutaj bardzo dobrze. Wybudowaliśmy wspólną drogę Chordzież-Czarna, 5,5 km. Zakończone rondem w Konorzadce. Tak, zakończonym rondem w Konorzadce. Co prawda gmina Adamów, ale gminy Serokomla korzystają z tego. To było zadanie trzech samorządów. Gminy Serokomla, powiatu łukowskiego i gminy Adamów. Tutaj właśnie dojeżdżamy do skrzyżowania w Krzówce. To właśnie też jest ta droga powiatowa na terenie naszej gminy, gdzie wspólna inwestycja od Budzisk do Krzówki do skrzyżowania. No i kolejna droga z Adamowa do granic powiatu lubartowskiego. Tak, jeśli chodzi o połączenie to drogowe Harlejów Przytoczno, deklarowałem już, że wspólnymi siłami powiat, pan starosta deklarował się, że uczyni wszystko, żeby ta droga powstała. Ja też deklaruję, byłem tu na spotkaniu w Harlejowie, rozmawiałem już z nowymi radnymi, którzy zostali już wybrani, że jeśli zajdzie potrzeba, gmina Serokomna również będzie miała udział finansowy, żeby ten skrót, żeby ta droga powstała. To jest 1100 metrów. Tak naprawdę, szanowni Państwo, to koszt takiej drogi to jest około milion z czekiem. Gdzieś myślę, że około 2 milionów złotych. Nawet. To nie jest jakieś potężne wydatki na 3 czy 4 samorządy. To jest dosłownie po 250 tysięcy. Czyli jednym słowem do zrobienia. Do zrobienia i ja od siebie tutaj deklaruję, że uczynię wszystko, żeby ta droga powstała jak w ciągu roku. Sam często korzystam tym skrótem na Przytoczną, jadąc na Lublin i no, ten odcinek jest fatalny tam przez las. Panie wójcie, czy jeszcze coś w ramach ruchu jeśli chodzi o pozyskane to dofinansowanie, to jeszcze będziemy budować drogę gruntową w Pieńkach. Jeśli chodzi o Serokomle, to ulicę Dziesięciozagony, Zagórze. Chcemy wybudować chodnik na ulicy Szkolnej w Serokomli, Zagumiennej. Również będziemy współpracować z Urzędem Marszałkowskim. Jest taka pilna potrzeba wybudowania chodnika na ulicy Warszawskiej w kierunku CPN-u, jeszcze tam powiedzmy ze 300 metrów za CPN, bo tam mieszkają nasi mieszkańcy, powstają nowe domy, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Musimy wspólnie wybudować chodniki. Ja to ze swojej strony deklaruję, potrafię to robić, chociażby mieliśmy już taką wspólną inwestycję do
jeśli Państwo, pewnie Państwo pamiętacie, nie było chodnika do Stokrotki, do biblioteki, to była wspólna inwestycja z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Bardzo ważnym drogą i zadaniem jest droga, co prawda, wojewódzka z Serokomli do Chordzieży. Musimy ją poszerzyć, jeśli zwłaszcza no tutaj te łuki, nie? No te, o, te łuki od Dino, gdzie stało Dino, ta droga jest bardzo wąska. Jak dwa tiry wymieniają się, to po prostu jeden zjeżdża na chodnik. Ten chodnik jest zgniszczony. Pobocza się łamią. Musimy i deklaruję również, że jest potrzebny, bardzo potrzebny chodnik w Chordzieży, żeby przedłużyć tutaj do CPN-u. W Chordzieży, bo jest ta droga bardzo wąska, dużo osób uczęszcza tą drogą, jeśli chodzi o pieszych. I nie mają gdzie nawet nie ma pobocza. Sprawa żeby, kolejna sprawa do załatwienia. Kolejna sprawa do załatwienia. No właśnie, mówię, bo tak inwestycje to tutaj podsypia jak z rękawa i fajnie, natomiast wszystko kręci się wokół pieniędzy. W jakiej kondycji finansowej jest gmina dzisiaj? Szanowni Państwo, z dumą muszę powiedzieć, jestem 9,5 roku wójtem, pełnię tą funkcję. Gmina nie jest zadłużona. Obiecałem to kiedyś. A to sztuka w tych czasach. Naszym mieszkańcom, że gminy nie zadłużę i dotrzymałem słowa. Mamy 2 miliony, dokładnie 2 miliony 55 tysięcy zadłużenia. Przy budżecie? Przy budżecie 30, prawie 5-milionowy. Gmina, jeśli chodzi, mówię o środki czy finanse gminy, no to jest myśl naprawdę. Powstało tyle inwestycji, chociażby budowa świetlic, dróg, przedszkola, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Żłobek we Wrześniu. Żłobek we Wrześniu. Jesteśmy po przetargu. Firma już kontynuuje pracę. Poprawiliśmy bezpieczeństwo wodne. Każdego roku brakowało nam w letnie, wakacyjne miesiące wody. Teraz wybudowaliśmy, zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody w Serokomli. Wybudowaliśmy dwie studnie. Jedna w Serokomli na głębokości prawie 100 metrów, co poprawi jakość wody. Druga studnia w Pieńkach, taka kontenerowa, nowoczesna, jakość wody tam jest bardzo dobra, więc naprawdę jakość wody się poprawi i bezpieczeństwo mieszkańców, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Priorytety pana wójta na najbliższą kadencję to? Rozbudowa infrastruktury drogowej. No to już mamy omówione. Omówione. Natomiast oczywistość. Chcemy, poza drogami? Poza drogami. Chcemy mieszkańcom, jeśli chodzi o zakupić działki, bo jest taka potrzeba pod świetlice wiejskie, chociażby właśnie jesteśmy na terenie miejscowości Czarna, jedziemy drogą powiatową, po prawej stronie jest chodnik, dość szeroki, gdzie jest to duże bezpieczeństwo, wybudowana ta inwestycja jest wspólnie z powiatem. To jest dzięki temu, że chodnik jest, nasi mieszkańcy bezpiecznie poruszają się. Tą drogą pierw było tak, że wychodzili na ulicę. Naprawdę było to niebezpieczne. Wracając do inwestycji. Planów na przyszłość. Tak, chcemy wykupić działkę pod świetlicę wiejską w Czarnej. Mamy taką działkę i w najbliższym czasie wykupimy i będziemy budować świetlice dla mieszkańców Serokomli. Podobna sytuacja, jeśli... Dla mieszkańców Czarnej. No, dla mieszkańców Czarnej, tak. Mhm. Podobną sytuację mamy w Leonardowie. Również już mamy działkę. Jedna z mieszkanek zdeklarowała się, chce sprzedać nam działkę pod świetlice. Wykupimy. Jak podobna sytuacja jest w miejscowości Krzówka również. Wykupimy działkę pod świetlice. I w najbliższym czasie będziemy budować świetlice w kilku miejscowościach. Coś poza świetlicami, panie Poza wójcie? Świetlicami chcę wybudować targowisko w miejscowości Serokomla, żeby cała gmina mogła korzystać, żeby nasi mieszkańcy, konkretnie rolnicy, sadownicy, plantatorzy, czy te osoby, które produkują warzywa, uprawiają warzywa, mogli w takich przyzwoitych, godnych warunkach to sprzedać. W obliczu tego, co się dzieje na granicy, sprowadzana jest żywność spoza granic naszego kraju.
powstały różne super hipermarkety, więc wychodzę naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, wybuduję w najbliższym czasie targowisko. Wieść gminna niesie, że ma Pan ambicje, aby tutaj w gminie Serkomla powstała też infrastruktura dla młodzieży. Co to ma być, Panie Wójcie? Skatepark dla młodzieży, by młodzież mogła się rozwijać, miała takie miejsce swoich spotkań. Jak Pan pamięta, powstały kluby seniora w trzech miejscowościach, pozyskane środki dalej funkcjonują również dla wszystkich grup, może naszych mieszkańców, bo tak, żłobek dla najmniejszych, przedszkole wybudowane jest, szkoły zmodernizowane. Teraz przyszła pora dla młodzieży, żeby młodzież miała również coś dla siebie, żeby mogła się rozwijać i korzystać z infrastruktury. Miejsce spotkań. Miała takie miejsce spotkań. Chciałbym jeszcze również w tej nowej kadencji, bo za rok mamy stulecie Ochotniczej Straży, będziemy obchodzić stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Serokomli, zakupić nowy lekki, nowy samochód strażacki, dokonać modernizacji strażnicy w Serokomli, w Karlejowie. W Karlejowie w ramach gmin popegeerowskich pozyskaliśmy prawie 2 miliony złotych. W tej chwili jest robiona dokumentacja techniczna i niebawem ogłosimy przetarg i będziemy remontować strażnicę. Również chciałbym, żeby mamy dwie jednostki, tak jak Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie, żeby Harlejów dołączył do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Również jest naturalna szansa? Jest. Nie w tym roku, ale myślę, że za 2 lata jak najbardziej też tam zakupimy lekki samochód bojowy. Także tych inwestycji jest dużo i Szanowni Państwo, to nie są obietnice tylko na wyrost, tylko to jest wszystko realne, bo nie mamy zadłużenia, będziemy składać wnioski, pozyskiwać te środki, żeby nie zadłużać gminy i będziemy realizować. Tak zwany zrównoważony rozwój. Panie Wójcie, no cóż, to ja pięknie dziękuję. Życzę, żeby te wszystkie inwestycje, te plany się ziściły i będziemy o nich na bieżąco informować. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Za rozmowę. Pan wójt Piotr Haber był gościem rozmowy po drodze. Łukasz Prusak, Piotr Haber, kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo.